książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, którego tutaj jeszcze nie było. Postanowiłam zrobić coś w rodzaju daily vloga. Czy mi to wyszło, sami ocenicie. I w tym filmie będzie zdecydowanie mniej o książkach niż zazwyczaj, a bardziej o takiej codzienności. No może nie do końca codzienności, bo to jest film, który w większości powstał w sobotę, więc to był mój wolny dzień. Także kręciłam się bardziej koło domu i w domu. Miłego oglądania Wam życzę. Dopijam kawkę i biorę się za dosadzanie kwiatków, które dokupiłam wczoraj, bo stwierdziłam, że jednak jeszcze trochę za mało mam tych na tarasie, no, ale to niewiele, chociaż myślę, że pewnie jeszcze dokupię. Uwielbiam takie doniczki ceramiczne, takie trochę w starym stylu. Bardzo je lubię. To jest troszkę inna. Też ładne będzie do pelargonii pasowała. Te są cudne. Cudne. Patrzcie. A to jest hicior dla mnie. To są zwykłe podstawki. Zobaczcie, one wyglądają takie stare, trochę powieszczone. I można je sobie wykorzystać jako faktycznie podstawkę pod doniczkę. Ale to może być, nie wiem, podstawka na biżuterię, podstawka na świeczkę, na cokolwiek. I patrzcie, za grosze, za grosze. Będzie miała dużo kwiatów. Szyby w altanie. Wiecie co? Tutaj na górze. O, jest taka deseczka. To jest w zasadzie kawałek kory i tam jest napisane Cergowa. 15 marzec 2020 roku. I to jest nasza pamiątka z wyjścia na właśnie górę Cergową, kiedy już ogłoszono pandemię i kiedy jeszcze chyba nie było zakazu wchodzenia do lasu. I poszliśmy wtedy, żeby wyjść gdziekolwiek i przejść się. I tam było strasznie dużo ludzi. Każdy miał w nosie te zakazy. I widzieliśmy z Cergowej Tatry. Przy dobrej pogodzie faktycznie widać. Thank you.
już trochę się ogarnęłam jako tako, więc teraz mam posprzątany, altanę posprzątaną, kwiaty chyba już wszystkie posadzone, już nigdzie nie jadę. Dokupiłam tylko kilka kwiatków, ale to dosłownie 4, 6, może 6. I taki mały bukiet. I dzisiaj już nigdzie nie jadę. I przyszłam, żeby opowiedzieć Wam trochę o jakiejś książce, bo jeszcze nie było nic o żadnej książce. A w ostatnim czasie, to znaczy tydzień temu dokładnie, skończyłam Jesień Zapomnianych Anny Kantor. A jak wiecie, to jest moja ulubiona autorka kryminałów. I tak jak dwie poprzednie części, Wiosna i Lato, z tego cyklu były bardzo dobre, to Jesień jest najlepsza. W jesieni powracamy do głównej bohaterki, do pani detektyw Krystyny, która tutaj w tej trzeciej części jest młodą dziewczyną. Rysiek, chodź tu. Krystyna w tej trzeciej części jest młodą dziewczyną, studentką prawa. Rysiek, to jest koc. Zobaczył koc i szczeka na koc. Dobra, wracajmy. Jest studentką prawa. Jej brat Romek już zaginął, bo o jej bracie Romku dowiadujemy się we wcześniejszych tomach, jednak zagadka jego zaginięcia nie jest wyjaśniona. Czy my tę zagadkę dostajemy w trzecim tomie? Dużo rzeczy zostaje nam wyjaśnionych. No nie powiem Wam, czy zagadka jego zaginięcia zostaje wyjaśniona, czy nie. Natomiast w Jesieni Zapomnianych Krystyna zostaje trochę przez przypadek, a trochę z własnej ciekawości. Wkręcona, ona sama wkręca się w pewne śledztwo i rozwiązuje zagadkę kryminalną dotyczącą chłopców, młodych chłopców bądź młodych mężczyzn, którzy giną w takiej części dzielnicy Katowic. No i zagadki ich śmierci są nierozwiązane, znaczy sprawy generalnie są zamknięte i nikt nie chce dociekać, co się wydarzyło, dlaczego ci mężczyźni nie żyją. Jej nie daje to spokoju i ona wraz z chłopakiem, który pracuje w gazecie, z dziennikarzem Łukaszem, rozwiązują właśnie zagadkę tych dziwnych śmierci. I ona w tym momencie postanawia, znaczy to tak w niej dojrzewa przez całą książkę, ale w tej kulminacyjnej części Krystyna postanawia, że będzie pracowała w milicji wczesnej, to są lata 60, więc to jest milicja i ma ku temu wszelkie predyspozycje. Uważam tę książkę, tak jak powiedziałam, za najlepszą część. Ja dużą jej część przesłuchałam w Legimi, ale tam była bardzo dobra lektorka i świetnie się tego słuchało. Więc przez weekend majowy przesłuchałam sobie takiej właśnie książki i jestem zachwycona. I mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że będzie jeszcze czwarta część, także zobaczymy. Dobra. To idę dalej robić cokolwiek, więc idę. Do zobaczenia. Thank you.
To co? Dajcie znać, czy film Wam się podobał, czy chcielibyście widzieć więcej tego typu treści na moim kanale. Subskrybujcie, zaglądajcie do poprzednich filmów, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym.